Jeżeli przeglądaliście internet w ostatnim czasie, to prawdopodobnie widzieliście jedno z takowych nagrań. Nagrań przedstawiających tego jednego, szczególnego, polarnego miśka z 2026 roku, które to w ostatnim czasie dość viralowo podbiły internet, a jednocześnie bardzo mocno uderzają w te co bardziej horrorowe tony i w dzisiejszym odcinku wyjaśnimy sobie właśnie tę rzecz, a także pewną inną z pieskiem, który także podbił TikToka niedawno. Było trochę dawniej, nie pamiętam. Także hej wszystkim, Mondart z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w tej naszej dziwnej serii z wyjaśniania memów i różnych strasznych rzeczy z TikToka. A dzisiaj zajmiemy się tym. I tak, możecie się tego nie spodziewać, ale to ma straszny kontekst i za chwilę wam go wyjaśnię. Ale nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze do mojego Spotify'a, ponieważ tam niedługo ruszy trochę większy projekt i byłoby mi po prostu bardzo miło. Wpadnijcie też do mojego Instagrama i całą resztę, wstawcie suba, jak jesteście tutaj nowi, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A w pierwszej kolejności zajmiemy się miśkiem polarnym z Rosji z 2026 roku. Za chwilę wam wyjaśnię, o co chodzi. Ale informacji na jego temat w mojej skrzynce odbiorczej na Instagramie i całej reszcie było mnóstwo i już za chwilę trochę bardziej przybliżę wam ten temat. Tak więc zacznijmy od samego początku. Sam obrazek przedstawiający misia polarnego w dość dziwnych strukturach po internecie lata już od jakiegoś czasu, aczkolwiek głównie w tym rosyjskim internecie. A jakże na TikToku, a pierwszy upload miał miejsce 27 marca bieżącego roku i chwilę krążył sobie po rosyjskim internecie, aż w końcu po pewnym czasie przebił się na scenę międzynarodową, gdzie teraz jest całkiem sporym viralem. Ale na początek zwróćmy uwagę na to, jak wyglądała pierwsza wersja tego mema. A wcale, wbrew pozorom, nie była ona jakaś niepokojąca. Był to po prostu zwykły obrazek misia polarnego, namalowany, to całkiem ładnie, z napisem w języku rosyjskim, który tłumaczy się: ten mem jest z listopada 2026 roku, po prostu go nie rozumiesz. Czyli najprościej mówiąc, miś polarny początkowo wchodził w ten typ mema, który jest z przyszłości i dlatego, że jest z przyszłości, ty go jeszcze nie kumasz. Czyli basically jest to po prostu mem stworzony oczywiście teraz, ale jego kontekst jest taki, że pochodzi on z przyszłości i ty po prostu jeszcze nie możesz go zrozumieć, bo żyjesz w teraźniej. Generalnie kilka lat temu tego typu memów powstawało trochę więcej. Przykładowo, ten mem jest z przyszłości, po prostu jeszcze go nie kumasz. Było tego kiedyś bardzo dużo, a ten idealnie wpasowuje się w ten trend. I oczywiście jakiś czas później, względnie niedawno, jakaś mądra osoba wygrzebała tego mema z odmętów z bardzo mrocznych części rosyjskiego internetu i wypuściła go na ten internet międzynarodowy. Jednocześnie odpowiednio go spreparowała w taki sposób, że to nie jest już zwykły obrazek z misiem polarnym, a coś, co ma bardzo niepokojący wydźwięk. I już za chwilę sobie o nim trochę pogadamy. Generalnie, kiedy ten mem wybił się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, to zyskał klimat takiego bardziej analog horroru, czegoś jak Mandela Catalog chociażby. Ponieważ każda kolejna wersja tego mema, jaka wychodziła, miała ten niepokojący element gdzieś w tle. No bo wiecie, jak to jest, internet jest dość, z racji braku lepszego słowa, na takiej zasadzie, że masz nawet najprostszą, najzwyklejszą rzecz i internet zamienia to, przetwarza na horror, na coś strasznego. I tego typu sytuacji było ogrom w internecie. Od SpongeBobów, poprzez fejkowego MrBeasta, aż po jakieś najpewniej ustawione nagranie z Serbii kończąc. Aczkolwiek, no dobra, tam faktycznie już na początku był ten element, bo nie wiadomo do końca, o co tam chodziło i być może nawet było to nagranie z jakiegoś prawdziwego incydentu. Nie mieszam się. W każdym razie dokładnie taki sam los spotkał tego biednego rosyjskiego miśka. Na takiej zasadzie, że po TikTok, YouTubach, wszędzie latać zaczęły takie filmy jak chociażby ten. W tłumaczeniu na polski tytuł brzmi Stworzenie Niedźwiedź 2026. I wszystko zaczyna się taką niewinną animacją przypominającą te wszystkie mapy na geografii, z których musisz odpowiadać. Aczkolwiek najważniejsza rzecz ma miejsce chwilę później, kiedy to rozpoczyna się animacja przedstawiająca miśka. Taka mega niepokojąca już. Pojawia się co jakiś czas jakieś puste pomieszczenie, liminal space. Widać tutaj ostry impact backroomsów. Ale także pojawia się tutaj misiek, który najpierw sobie grzecznie siedzi, a potem stoi. No i okej, to było mocno średnie, aczkolwiek są lepsze rzeczy. Przykładowo ogrom tych krótkich filmików, gdzie niedźwiedź nagle zamienia się w jakąś straszną postać. Szczególnie idealny jest ten, gdzie nagle zamienia się w nie wiadomo co. Trochę taki vibe
niektórych anime się tutaj przypomina. Wiecie, tych wszystkich z tymi nie wiadomo jakimi potworami i tak dalej, albo nie wiem, Devil May Cry'ów i tak dalej. Poniekąd jest to totalnie oklepany pomysł, natomiast z drugiej strony jest całkiem nieźle wykorzystany i całkiem zabawnie się na to patrzę. Tym bardziej, kiedy wejdziecie na tą rosyjską stronę internetu i zobaczycie kanał takiego ziomka, który nagrał ze 4 filmy o polarnym misiu z Rosji z 2026, gdzie daje takie teorie, jak że ten film został wysłany przez kosmitów. Hey, I will show you material that was found on the internet, which confirms that aliens are already on our planet and are trying to contact us. Polar Bear 2026. Probably this video is some kind of message from aliens, because the sound of this video. We don't know exactly how the aliens can communicate. W tle słyszymy ukrytą wiadomość właśnie od innej obcej rasy z kosmosu. No bo faktycznie racja, w tle leci coś dziwnego, ale w sumie nie do końca wiadomo co to jest. Co niektórych editach słychać chociażby muzyczkę z Lavender Town, tą rzekomo cursed, przeklętą, która sama w sobie stała się troszkę memem. No ale nie powiecie, takie edity jak ten są świetne. W każdym razie wracając do rosyjskiej kopii Mondara Exa sprzed 3 lat, chłop, jak mówiłem, nagrał ze 4 filmy na ten temat, w których mówi po pierwsze właśnie wiadomość od kosmitów, po drugie, że jest to zapowiedź jakiejś wojny nuklearnej, która będzie miała miejsce w 2026 roku. W ogóle tego typu teorii jest więcej. Ludzie twierdzą, że śnieg, który widzimy na samym obrazku, jest w rzeczywistości śniegiem atomowym, w sensie jakimś opadem nuklearnym, a sam mist to w rzeczywistości jakiś stwór, istota wykreowana przez promieniowanie. Generalnie całkiem wiele jest takich rzeczy i z jednej strony mam wrażenie, że ten gościu troluje, ale z drugiej mówi to z takim przekonaniem, że kurde, można by się kłócić. Tak czy tak, nasz polarny misiu to kolejny chwilowy, ale całkiem zabawny memek, który przez chwilę pobędzie sobie popularny w tej bardzo zamkniętej części internetu, a później umrze śmiercią naturalną i nikt nie będzie do niego wracał i prawdopodobnie nigdy nie otrzyma drugiego życia. Aczkolwiek ciekawe jest widzieć takie nowe, śmieszne memiki, bo jest całkiem klasa. I okej, skoro ten temat mamy już za sobą, poruszę tutaj jeszcze jeden, o którym dość często pisaliście do mnie ostatnio, a mowa tutaj o tych wszystkich dziwnych zdjęciach i nagraniach ze Smile Dogiem, które latają po internecie ostatnio. To jest trochę nisza, więc niekoniecznie musieliście na to trafić, ale temat jest taki, że ludzie dość, może nie tyle co masowo, ale często wstawiają zdjęcia swoich psów, takich ładnych, fajnych piesków, które w danym momencie stoją gdzieś za drzwiami i patrzą na ciebie tak. Na przykład o 3 w nocy. Przecież byś się obsarł, jakbyś go zobaczył, ale na pewno piesek jest fajny, nie? Mianowicie po TikToku ostatnio w kilku miejscach zviralował się Smile Dog. Co się pamiętacie go? To jest ten typek z Creepypast. Swoją drogą czekajcie do października. Dajcie mi 3 tygodnie, to pojawi się taki mega goat film o creepypastach. W każdym razie, jeżeli chodzi o Smile Doga, to na tej jednej części internetu niedawno pojawiać zaczęły się takie krótkie filmy z psami, które patrzą się dość dziwnie i przypominają właśnie Smile Doga z tego oryginalnego zdjęcia. Generalnie jakby ktoś nie wiedział, co z tymi psami chodzi, no to swego czasu w internecie popularna była creepypasta o nazwie Smile Dog, czytaj smile.jpg, która dotyczyła właśnie przeklętego obrazku tego właśnie psa, czytaj demona, który się tu znalazł. Generalnie były dwie wersje tego zdjęcia, taka i taka. Aczkolwiek jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała cała historia tego zdjęcia, skąd się wzięło, jak wyglądała sama creepypasta, to albo wyczekujcie na mój wielki goat film o creepypastach za te 3 tygodnie, albo obejrzyjcie mój trochę starszy film, skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie właśnie związane ze smile.jpg, gdzie ładnie wszystko wyjaśniam. Na dniach na kanale pojawi się mój trochę większy film o cyberpunku, tylko najpierw muszę jeszcze ograć Phantom Liberty trochę, które właśnie mi się pobiera i się nie chce pobrać, nie wiem czemu, będę musiał chyba wziąć wolne w szkole, żeby to ograć w tym tygodniu. No a jak nie, to film wleci w przyszłym. A tymczasem w tym odcinku to by było na tyle, wpadnijcie na mojego Spotify'a, Instagrama, serdecznie was tam zapraszam, będzie mi naprawdę mega miło, jak zostawicie tam obserwację, a tymczasem trzymajcie się, siemanko, miłego ziomka, cześć!